Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku. Już żyje warsztat, żyje, wszystko żyje. Co tak pusto? No, dopiero mały prezent od Fasta przyjechał, więc dopiero będę go meblował. Ale jest to dobra chwila, aby rozwinąć serię, czyli zabawki dla dużych chłopców. Ktoś mnie zhejtował, że przecież to są narzędzia pracy. Tak więc może narzędzia pracy do garażu lub do warsztatu. Przejdziemy troszeczkę w etap narzędzi specjalistycznych. Dlaczego? Warto o tym powiedzieć, że są pewne narzędzia, jeżeli na przykład mamy warsztat samochodowy, bo przecież też warsztaty oglądają nas i nie tylko w celu wytykania błędów lub hejtu, że coś zabieramy, ale też po prostu sympatii i współpracy, którą gdzieś tam nawiązujemy. Warto powiedzieć sobie, że możemy czasem zainwestować 400 zł w jakieś urządzenie, które służy, ma bardzo ograniczoną funkcjonalność. Służy do wybicia jednej śruby i ktoś powie, o panie, to ja wolę młotkiem i przecinakiem. No okej, okay. Ale jeżeli mamy warsztat i optymalizujemy czas pracy na stanowiskach, może się zastanowić, żeby na przykład przyłożyć, uderzyć 5 minut zamiast nawalać młotem przez godzinę. Tak więc przejdźmy do mojej magicznej szafy. Dlaczego mówię magicznej szafy? No bo tutaj trzymam wszystkie narzędzia specjalistyczne, które mamy zebrane, a naprawdę czasami warto, bo nie wszystkie rozrządy ustawimy na oko, tak więc nie wszystkie pomiary zrobimy na oko i warto czasami zainwestować, a dzisiejsza półka będzie półką środkową i pójdą kamera inspekcyjna, ciach, pójdzie termometr i to, co pytaliście, różne rodzaje kluczy dynamometrycznych, od najnowszych elektronicznych po klasyczne. Jak ważnym narzędziem w garażu lub w warsztacie jest klucz dynamometryczny? No powiem bardzo, dlatego że jeżeli chcemy zrobić cokolwiek więcej, nawet głupią uszczelkę klawiatury, którą dokręcacie na oko, uda się, nie uda, uszczelka miski olejowej, no uda się, nie uda, lub nawet powiedzmy sobie o remontach silników, dokręcanie śrub głowic. Owszem, wiadomo, że dokręcanie śrub głowicy to często jest procedura na zasadzie dokręcić siłą 80-90 Nm, potem wiecie 45 stopni, w tą, w tamtą, poluzować, rozgrzać, ale to jest dłuższa historia. To ten sprzęt musi być dokładny, bo jeżeli producent podaje, że dany element ma być dokręcony z taką siłą, to on musi być dokręcony z taką siłą. I tutaj jeżeli mówimy o oszczędzaniu, no to nie oszczędzamy, nie idziemy dolną półką. Jeżeli chodzi o klasykę, pełną garażową klasykę, dla mnie w tym momencie mamy Kingtonego, który sięga od 40 do 200 Nm. Co nam to daje? No tak naprawdę pełen zakres od łożysk, od wszystkiego innego, jego dokładność. No mimo, że nie jest to sprzęt elektroniczny, uważam, że jest to dalej dobry sprzęt i dość dokładny, dlatego że sprawdzaliśmy sobie tutaj pomiary i cenowo wychodzi całkiem nieźle. W granicach 400 zł możemy dać za taki manualny, powiedzmy sobie, klucz. Owszem, powiecie mi, że za stówkę będzie, ale w tym momencie 40 Nm może się okazać nie 40, a na przykład 30 lub 50 i to jest problem. Tu coś, czego bardzo wiele osób nie widziało, tutaj mamy w spółki lasera. No to jest bardzo drogi sprzęt i tutaj raczej sprzęt na warsztaty, ale jesteśmy w tym momencie bardzo profesjonalni, dlatego że mamy elektroniczny klucz. Ich kategorie są troszeczkę inne, nie jest taki rozstrzał jak od 40 do 200, tutaj mamy do 100 Nm. I powiem tak, jakbym miał warsztat, to bym brał dwa takie klucze. Jakbym chciał robić warsztat specjalistyczny, brałbym jeszcze mały klucz do dość małych dokręceń Nm dokładnych i w tym momencie nie bałbym się dokręcać żadnych misek, niczego, bym był pewny, że wszystko jest złożone tip-top. Każdy się interesuje, jaka jest różnica przy dokręcaniu i jak wygląda tak owy klucz kontra tak owy klucz, jak tego się używa. Zasada działania klucza elektronicznego jest dość prosta. Zobaczcie, no niby jeden guziczek, odpalamy, ale nie martwcie się, mamy panel sterujący niczym w broni atomowej. O, proszę. I teraz tak, mamy różne programy, żeby nam, mówię, w zależności od pikania, zapamiętywania, z jaką siłą dokręcaliśmy i mamy teraz moment, w którym sobie ustawiamy wartość, na jaką chcemy dokręcić. No powiedzmy, dajmy na to 15 Nm, tak? Mamy 15 Nm. Jak to działa? Bardzo prosto. Wkładamy klucz i lecimy. Słuchajcie. O, słyszycie? Pika? I już macie maksymalny moment, tak? Zbliżacie się, sygnalizuje. Stały sygnał powoduje to, że jesteśmy na wartości, którą oczekiwaliśmy. Granica błędu minimalna. Tutaj powiem, to jest specjalistyczna zabawka, która o kosztach powiem na końcu. W przypadku klasyki problem jest zerowy, dlatego że klucz powinien być zawsze rozłożony, rozkręcony, żeby nam się nic tak jakby nie rozkalibrowało. O tym zaraz powiemy. Generalnie skręcamy wszystko i ustawiamy sobie zakres wartości. Zobaczcie.
Panie operator, tu mamy od 40, więc ustawiamy sobie zerową na najniższą. Oczywiście podziałki w zależności o ile stopni chcemy, lewo, prawo. Wszystko tu mamy skręcone. I teraz zasada, dlaczego troszeczkę jest gorsza niż w normalnych. Zobacz, tutaj w tym miejscu. Jak dokręcamy, posłuchajcie. Słyszeliście? Jeszcze raz. Jest jeden przeskok, w którym słychać, że klucz przeskakuje. O, widzicie? To znaczy, że już jest dokręcony. Tylko jedna rzecz, o której się nie mówi. Za każdym razem, kiedy jest taki przeskok, możecie dobijać jeszcze newtonometr albo dwa i to już się robi dość ryzykowne, więc ta dokładność nie jest aż taka idealna. Owszem, jeżeli ktoś już mega dobrze operuje kluczem dynamo, no to będzie na pewno level expert. Przejdźmy do podsumowania i wad, zalet, cen. Jeżeli mamy garaż, w którym sami sobie grzebiemy, stara, klasyczna laga, ale jeżeli chcemy iść troszeczkę wyżej, być bardziej pro i bardziej dokładni, no to lecimy z nowoczesnymi kluczami. Niekoniecznie muszą być takie zbajerowane, ale pamiętajcie jedną rzecz. No, dokładność w pewnych momentach gra o naszym bycie albo nie być w różnych sferach. I teraz powiedziałem 400 Kingtony, taki około, plus minus w zależności od przedziału, no to za takiego lasera trzeba 1600 zł wysypać. Tylko że jeżeli na przykład mamy dokładność pomiaru, granicę błędu, jesteśmy czegoś pewni, to już jesteśmy pewni marki w tym momencie, więc i jedne i drugie oczywiście, tylko że technologia kosztuje i to każdy z Was wie, więc powiem tak, garaż, warsztat, to do zadecydowania. Następnym urządzeniem, które warto mieć, o którym często pomijamy, nie mówimy, jest tak naprawdę termometr. Tak podstawowo go nazwę, laserowy. Jest bardzo przydatny w wielu sytuacjach. Zacznijmy może od takiej typowej sytuacji, jaka nam często może spotkać gdzieś tutaj w okolicach silnika, czyli przejdźmy z domu do następnego samochodu. Ktoś powie, Michu, ale po co wydawać 100, 200, 300, 400 zł na termometr laserowy? No powiem tak, nieraz się taka zabawka przydała. Widzieliście w ciekłym mazocie, widzieliście, jak chłopaki z folią pracowali na samochodach. Chociażby w momencie, kiedy chcemy zrobić diagnostykę, zobaczyć, jak rozgrzewa nam się cały silnik, tak? Jakie temperatury panują gdzieś na przykład w miejscu, gdzie jest tutaj olej, czy gdzieś nam się coś nie przegrzewa. Jeżeli mamy na przykład walnięty termostat, możemy zobaczyć, czy nam odpuściło, czy nie odpuściło. Przy układach hamulcowych to jest bardzo ciekawe, można zobaczyć, czy jest różnica po ostrym hamowaniu na lewym lub prawym kole. Jeżeli hamowaliśmy na wprost, to też może pokazać, że któryś zacisk nam źle łapie. Generalnie w tym przypadku nie szedłbym najniższą półką, ani najwyższą, wyśrodkowałbym sobie. Natomiast co? Zróbmy parę pomiarów, zobaczmy, jak to rzeczywiście wygląda, jak to mierzy. To się może przydać naprawdę w każdej sytuacji, łącznie z tym, czy mamy jakiś problem z wydechem, czy nam się nie zatykają jakieś, nie wiem, czy kolektor prawidłowo tutaj, znaczy nie kolektor, tylko katalizator prawidłowo działa, czy temperatury są prawidłowe, no bo to jest dość istotne. To jest termometr, który naprawdę dużo potrafi zmierzyć, jeżeli chodzi o wartości, ale mała rzecz, a potrafi pomóc nieraz i nawet nie wiecie kiedy. I ostatni z trzech produktów, no bo klucze nazwijmy jednym, termometr nazwijmy drugim. W podsumowaniu termometru powiedzieć, żeby nie kupić tego najtańszego za 15 zł, bo może się okazać, że jak głowę sobie mierzycie, to za sekundkę okaże się, że macie raz 30, raz nie żyjecie, raz żyjecie. Kamery inspekcyjne. Czy warto w nie inwestować w domowych warunkach w garażu? Tak, oczywiście, 100 zł, 200 zł takie podłączane do telefonu, można już coś mieć podgląd na jakąś sytuację. Jeżeli mówimy o warsztatach, technologia znowu poszła do przodu i czy wydać dużo na kamerę, czy kupić sobie taką najtańszą. I powiem Wam szczerze, nie do końca szedłbym najtańszą półką i nie do końca. Dlaczego? Ponieważ rozmiar. Mamy tutaj najnowszy produkt i chyba jedyny na rynku. I wchodzimy tak naprawdę, powiem Wam, w erę już szpitala, dlatego że mamy kamerę, która tak, nie dość, że nagrywa Full HD, zapisuje, no to żaden bajer. Uświadommy sobie jedną rzecz. Mamy kamerę, która ma przekrój 3,9 mm. I zobaczcie, włączę nagrywanie, żeby było wiadomo kiedy. Pan operator, proszę się uśmiechnąć, jest Pan nagrywany. 3,9 mm to tak naprawdę możemy wejść wszędzie. Do tego nawet mamy w zestawie, proszę tutaj, o, lusterko. Dlaczego tak się jaram kamerą 3,9 mm? Dlatego, że dziś jesteśmy w stanie przez świecę żarową wejść, zobaczyć stan, kondycję naszego wnętrza silnika. Gładzie, jak wszystko wygląda, tłok cały, czy nie ma gdzieś nadpalenia, czy nie ma gdzieś uszkodzenia. Dodatkowo, proszę bardzo, turbosprężarki takim sprzętem elastycznym, proszę bardzo, nie rozbieramy, nie musimy się bawić. Wjeżdżamy bezpośrednio, patrząc pod kątem warsztatu, do naszej turbiny, tak, od strony zimnej. Jeżeli mamy ochotę się dogrzebać od strony ciepłej, proszę bardzo. Możliwość nagrywania i możliwość Full HD, otworzenia potem sobie taka jakoś, jak widzicie. Zobaczmy,
A tutaj weźmy sobie Fiata Pandę. Jak wygląda jego wnętrze i o co mi chodzi? Bo dużo nam to może oszczędzić czasami, bo chcemy na przykład zrzucić czapkę, zobaczyć w jakim stanie jest nasze wnętrze silnika. Po co? Skoro mamy takie urządzenie. A teraz najpierw zróbmy incepcję, czyli nagrywanie. Klask. Klask. Widać chłopaków. Proszę bardzo, żeby nie było. Jedna kamera, druga kamera. Pomoc. I teraz tak. Wjeżdżamy do silnika. Świeca zapłonowa, iskrowa. Tutaj akurat jest benzyna usunięta. No i tu już macie obraz, jaki nam się ukazuje. Po pierwsze, widzimy, że gładzie cylindra są ok. W tym momencie możemy zrobić 360. Zobaczyć, jak tłoki wyglądają. I tu już widzimy, że coś jest nie tak. Zobaczcie, możemy sprawdzić, co się działo na naszych tłokach, tak? Jaka była mieszanka, czy było wszystko ok. Tu widzimy nagar, osad, nalot. Nie jest to najgorsze, tak? W mojej V8-ce bywało gorzej. I przede wszystkim możemy po bokach przelecieć gładzie cylindru, żeby zobaczyć, czy nigdzie nic nie jest zarysowane. Te wszystkie ślady, które tu widzicie, poza tym jednym tutaj, o, środkowym, dziwny, są to ślady honowania, czyli jest to fabryka. Ta jedna ryska jeszcze o niczym nie świadczy, nie wygląda na za głęboką. Również w połączeniu z lusterkiem takiego sprzętu możemy sobie zobaczyć, jak wyglądają nasze zawory, tak? Jak wyglądają od dołu nasze zawory i zobaczyć, jaki jest stan, czy wszystko jest w porządku. Do tego możecie zobaczyć gniazda zaworowe, czy nie są nadpalone, bo jeżeli jest zbyt duża ilość nagaru, to też się może okazać, że w tym momencie ok, mamy pewność, remontujemy głowicę, ale mamy przynajmniej na to dowód. Czyli tak wygląda silnik od środka. I teraz tak, jeżeli mówimy o garaż, absolutnie nie, chyba że chcesz mieć naprawdę ekskluzywny garaż. Jeżeli mówimy o warsztat, powiem tak, od strony technicznej, kurczę, zwalanie tych wszystkich dolotów, żeby dojść do turbo, to jest jedna rzecz. Wróżenie na oko, że pania, tu było spalanie stukowe, takie, akie, owakie. Sprawdzenie, jak się mają nasze zawory, tak? Jak się mają gniazda zaworowe, możecie wejść przez dolot. Takie urządzenie, które kosztuje w granicach 2000 zł, w tym momencie może się okazać, że 4 diagnostyki turbosprężarki, 3-4 diagnostyki przy silniku i nam się zwróciło. Więc to jest taka czysta kalkulacja, która w dzisiejszych czasach w nowoczesnej mechanice, która niestety i stety ewoluuje bardzo szybko, jest bardzo pomocna. Za daleko nie wejdziecie, natomiast jakość nagrania, którą widzieliście, uważam, że jak na tego typu sprzęt jest naprawdę pro. Ktoś mi powie, że są tańsze kamery tego typu, jasne, ale to jest na przykład kamera za 1100, 1200 zł albo za 900, która ma 5, ileś milimetra i już przez świecę żarową nie wejdziecie, ale możecie kupić dokładkę, osobną zmianę końcówki, która kosztuje drugie tyle samo i okazuje się, że niestety cała impreza kosztowała więcej, więc tutaj plus dla lasera za tego typu zabawki i rozwój tej technologii specjalistycznej. Jeżeli chodzi o odcinek z narzędzi dla dużych chłopców, czy dla profesjonalistów, czy dla garaży, czy dla warsztatów. Powiem tak, chcę robić taką serię, tą serię już robię zresztą, pokazując nie więcej niż 3 półki, tak? Czyli tu mieliśmy klucze, tu mieliśmy kamerę. No co, czy mi zabraknie narzędzi, żeby wam pokazywać? Nie sądzę, więc cały czas tą linię rozwijamy. O, tutaj zapomniałem ostatnio, zamuliłem i nie ogłosiłem wyników konkursu. Czyli mamy dwa zaległe wyniki konkursu, które będą w niedzielę rozstrzygnięte. Bardzo przepraszam, ale wiecie, otwarcie warsztatu, bo 1500 osób. W niedzielę zresztą też odcinek z tego, jak ten warsztat powstał, dlaczego takie zamieszanie było między Gdańskiem. No bo co, no prawda, kole w oczy, ale trzeba powiedzieć w końcu. Jeżeli ktoś się pyta, o co gramy, to gramy o takie rzeczy. Gramy o takie rzeczy. I powiem wam, to już jest sprzęt, który naprawdę możecie dobrze się pobawić. Zobaczcie. Uważam, że jak najbardziej wpisuje się w formułę kanału, czyli zrób to sam. Bo to jest to, co ja lubię. Promować mechanikę, pasję do mechaniki. Nikt nie mówił, że Łysy jest wykształconym mechanikiem, a jednak z pasji do wszystkiego można było dojść, więc oglądajcie w niedzielę. Oczywiście w komentarzu napiszcie, co wy byście chcieli zobaczyć, który temat, jeżeli chodzi o narzędzia, jakie są potrzebne, byście chcieli rozwinąć, bo na te komentarze też patrzymy bardzo często. Te spamy już konkursowe będą inaczej rozwiązywane niedługo, tak więc chcecie zobaczyć, ile takie gadżety kosztują, to macie link w opisie. Jeżeli ktoś nie wygrał takiego zestawu narzędzi, to proszę zobaczyć, ile kosztuje. Link macie w opisie, możecie sobie sami to kupić i też będziecie mieli czym zacząć, bo ktoś mi powie, że Michu, kupiłem taki za 100 zł, a za miesiąc powie mi, co, pourywało się wszystko.
No właśnie. Zostawcie kciuka w górę, bo łapka to nie jest łapka, to jest przecież kciuk. Komentarz, subskrybujcie nowi widzowie, bo żeby brać udział w konkursach trzeba subskrybować. Wbijajcie na facebookowego fanpage'a. A przede wszystkim zapraszam Was na stronę facebookową, instagramową M4K Garage, bo jak to się tak wszystko będzie kręcić, to czemu by nie pootwierać innych jednostek w innych miastach na takich zasadach, jak tu są wprowadzone. Tak więc trzymajcie się. Cześć! Dobra, Łysy, daj tę szafkę, zabieraj rzeczy. Nie to, żeby warsztat nie pracował, nie? Uwaga, cisza, lecimy! Patrz, jak on się jara, że patrzy od tyłu, nie? Jak się nagrywa. No ten jaki dumny. On jak jest chory, to gorzej niż baba, nie? To ja już uwierz mi, przez 2 lata z nim pracuję, więc oczywiście o tym wiem. Zostawcie łapę w górę, wróć. Zostawcie kciuka w górę, wróć. Trzeci raz. Zostawcie kciuka w górę. Łapkę w górę. Kciuka. Widzisz, i to jest to. Powiedziałem ostatnio kciuka i było kciuka.